doświadczony Stefan Hul. 129 metrów miał dzisiaj w serii próbnej. Rozpoczął ten sezon od 29 miejsca w zawodach Pucharu Świata, tutaj na tej skoczni w Wiśle. No a ostatnio wrócę w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Początkowo miał problem, aby zakwalifikować się do serii finałowej, ale w ostatnim, trzecim konkursie zdobył punkty, był 12. Sygnał od Macieja Maciusiaka, no i Stefan Hula już na progu. Popatrzmy na jego skok. Dość spokojnie, stabilnie w powietrzu. No i ładny skok wylądowany gdzieś tuż chyba za punktem K. Przy tej obniżonej, przypomnę, platformie startowej. To jest 10. teraz belka, więc będzie sporo dodanych punktów. Powinno mu to wystarczyć, aby wyprzedzić prowadzącego aktualnie Mateusza Gruszkę. Prędkość na progu 88 km na godzinę. Niezła przy tej niskiej 10. belce. No i jaka będzie nota? 131,5 punktu, a zatem jednak za Mateuszem Gruszką jest Stefan Hula.